No i hej, 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 cześć, Manko, ja jestem Rykus i oczywiście witam was w kolejnym materiale na kanale. Tak wiem, um, było trochę przerwy, no, święta się zbliżają, dużo rzeczy do roboty, um, trzeba przygotować choinkę i tak dalej. Oczywiście też praca zostaje tak jak była, trzeba na nią ten, um, ogarnąć się, um, trzeba porobić tam, gdzie trzeba porobić. Um, no a że jest jeszcze na... W stanowisku menedżera, więc też jest trochę nieraz więcej rzeczy do roboty. Ogarnięcie nawet i po pracy, um, co ja tutaj robię? Uh, Dwarven Realms. Gierka darmowa, szczerze mówiąc, zaintrygowała mnie troszkę takim delikatnie otwartym światem. Taki rzut izotroniczny i tak dalej. Um, zobaczymy, jak to będzie. 2,5D um, Coś takiego jak, o Boże, to nie był Valheim to była inna gierka. A też taka mniej więcej o Wampirze to była dokładnie. O Boże. Kompletnie mi wyleciało teraz z głowy. Ale zobaczymy. Gierki kompletnie nie znam. Jest to gierka jeszcze w Early Access. A jest to jakaś gra na sezony też. Jak możecie zobaczyć, Last Season Winners i mamy Fister Wife, Biggermistre, Fister, Breakmaster. I teraz Current Season ends in 12 days. Czyli że sezon kończy się za 12 dni. O co w tym chodzi, czy jest to PvP, czy cokolwiek nie mam zielonego pojęcia, ale chciałbym poprowadzić coś takiego, nawet jak jedno odcinkowce, jakieś takie, nie wiem, odkrycia tygodnia, cokolwiek, jakieś przyszłościowe gry, które mogą mieć jakiś tam, nie wiem, wpływ być może mogą zaistnieć w przyszłości, a no nie mają wystarczająco osób granych tak dalej, więc. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja sobie chwileczkę zagrałem, jak zobaczycie, level 3. Ten level trzeci, szczerze mówiąc, zdobyłem w 5 minut, chyba niecałe, więc ja sobie stworzę nową postać. Um, rozłożę sobie mniej więcej tak samo um, strength, czyli daje nam większy, większe obrażenia i większą ilość, a tak jakby rzeczy, naszącą przez naszego bohatera agility, czyli zręczność, to jest na krytyczne. Obrażenia i na, um, tak jakby na obronę naszą, pancerz, coś takiego mniej więc nie wiem, trochę nie ma to sensu za bardzo, ale okej. Okay. Stamina, um, maksymalny health i regeneracja zdrowia. Oczywiście tutaj, affects the base to all veins and tree when the gathering results. Inteligencja wpływa na zbieractwo, tak? Jest jakaś magia w tej grze, niby jej nie ma, nie wiem, nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Bo jest niby ta inteligencja, ale ta inteligencja też nie musi właśnie wpływać na żadną manę czy cokolwiek No i oczywiście luck, czyli szczęście um, Szansa na krytyczne e, obrażenia no standardowe No ale lecimy z takim ustawieniem jakie miałem 2-1-1-1 Tworzymy postać I zobaczymy jak to będzie szło No te walczy dla ludzi Valley of the Mists. I szczerze mówiąc takie Randomowe trochę zajście, nie? Nie wiem, czy nie będę musiał zwolnić sobie troszeczkę mojej myszki, tylko nie wiem czy ja będę mógł to jeszcze zrobić to. Nic nie mogę. No trudno. A ogarnie to się kiedyś. W ogóle tu mamy jakiś od razu skill. Wow, troszkę jest tego. Mamy 5 punktów do rozdania. Mocny stave oklep. Increase your damage with a more weapons. Ok. Pop mind. Increase your stamina. Ok. Uh, 200. Acolyt, czyli akolita dwóch, tak jakby ten. Dwóch e, oburęcznej broni, o nie dwóch, tylko oburęcznej. Nie mogę tego przetłumaczyć. No, um, czyli władanie ten mm, tak jak bronią dwuręczną, że zwiększa obrażenia. Hand of mind. Um, I zwiększenie ten, siły spoczko poczko, spiraklid, uh, increase damage z pirami, 100, czyli tu nie mamy jakikolwiek ten, a uh, mi się wydaje, że broni dystansowych tylko i wyłącznie meli, teraz spoko też, increase your lag by one, ok, to też jest ciekawe, touch of the dwarf um, ja bym szczerze mówiąc, o, um, Zostawię sobie, jak na razie, bo nie wiem, szczerze mówiąc, co będziemy szli. Co um, gierka dziwnego tu pokazuje? Widzicie te, ten, te szkielety? Jak zbierzemy, to dostajemy ten. Mm, doświadczenie, bo zebraliśmy kości. Prawy dolny róg. Możesz zobaczyć, co my zbieramy. I takie, no co, no, zbierzemy cokolwiek i dostajemy, nie? <laughs> no takie, no zbierz wszystko, dostaniesz X, a pamiętaj. EXP też się liczy. No, takie dziwne trochę, nie? Trochę... Nienaturalne bym powiedział, no nie wiem, nie wiem, jak no, to powiedzieć tak widzicie 90 Kolejny jakieś ten Ej Poszukali mnie Na pierwszym rajdzie miałem 3 zombie Teraz dali mi dwie, dwa tylko Co to ma być? No oczywiście jeżeli nie ten, nie możemy wbiec to sobie po prostu możemy też nacisnąć E jako collect I nam też zbierze A um, nie wiem czy gierkę bym musiał podgłosić czy nie, możliwe że delikatnie troszkę podgłosimy Mm. W ogóle wygląd tego kursora Tak jakby No jest odwrotną zdradę no? No nie dla mnie, no, a wszystko było high level 3 A tam może się schował ten zombiak Być może No i mamy tej Hello Warrior of the Real Oczywiście nie będę to tłumaczył też a Dajcie znać też w mm, komentarzach Wasze opinie, czy chcecie, żebym nie raz tłumaczył. nieraz to dłużej mi zajdzie na pewno. Ja wiem, o czym ja mówię, ale nie mogę znaleźć tak jakby słów na język polski, bo nieraz łatwiej mi to wytłumaczyć po angielsku niż po polsku. the front locking, Development Community is Discord. Na no i tak zdobyłem właśnie trzeci poziom. <laughs> to było wszystko, co ja zrobiłem w tej grze. Więc no. Gierka zobaczymy co i jak. Um, Na nie wiem, czy w ogóle jest coś takiego jak odradzania. Jest system wow. System odradzania, Właśnie chciałem wam powiedzieć. Wysoko skacze ten bohater. Nie wiem czemu. Takie trochę nienaturalne. No ale okej. Okay. Chociaż może skakać. A, walied jest Kingdom of Tiberia. Mamy tu jakąś kolejną broń. A, mamy kilka broni. Tego nie zauważyłem. Uu. Uu. Nieźle. Uu, 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 uu. Ale leci. Oj, tego nie zauważyłem. już pokonałem wszystkich. I co my tu mamy? Czyli tak. Jedynka i trójka są te same bronie, dwójka to jest spier. Okej. Okay. Niczym się nie różnią. Myślałem, że będzie jeden będzie e, krótki miecz, drugi będzie długi miecz. Bądź tam oburęczny nieoburęczny. Nie rób tego. Ja sobie wezmę wszystko. Nie wiem, co tam było. Teraz sobie przejrzymy. E, nie wiem, czy te też zombie się będą spawnowały, czy nie. A e, Iron Rope Clothes of Mind. Większy damage, regeneracja, szanse na krytyka, maksymalne zdrowie, endurance i armor. Spoko. To jest dla mnie tak nieintuicyjna ta mieszkańca, to jest masakra. Będę musiał zerknąć, czy da radę ten... Czy da radę to obrócić, czy coś. Ja nie mam pojęcia. A na no ja sobie to założę. Jak to w ogóle wygląda? Aha, są takie. dziwne. A um, dajcie też znać, czy byście chcieli zobaczyć um, jakąś większą. większy tytuł a w moim wykonaniu. Dwarven Stone, planki, złoto iron ore a tutaj też jeszcze mamy jakieś ten, tego nie zauważyłem no spoko a czy byście chcieli zobaczyć jakiś lepszy tytuł w moim wykonaniu na przykład nie wiem God of War czy coś takiego a, bo naprawdę też by mnie interesowało albo asasyna jakiegoś cokolwiek a, no bo kilka tytułów mam no ale to na pewno trzeba się liczyć, że to będzie coś koło 50 odcinków. Jeżeli mamy nagrywać, oczywiście. A, to większość rzeczy można zbierać. Po jednym, bo po jednym, ale ten. A po jednym ten XP daje, bo to po prostu zbieramy surowce, ale taka ten nagroda, że zawsze coś daje. Spoko też. A dużo kości w ogóle leci. A, zauważyłem też coś takiego jak ZXC. Bardzo nie ten, a bardzo niepodręczne moim zdaniem. Klawisze, ale tam możemy właśnie robić uniki. To już sprawdziłem sobie prędzej. A na tę chwilę lecę dwa razy w Strength um, Endurance Affects the Stock of the Maximum Energy and Energy Co? A to była stamina, dobra, nieważne. Tam tego Endurance to nie było. Myślałem, że już pomyliłem jakieś dwie. Ten um, Szansa na atak krytyczny. Chronicle damage 51% i szansa 1% mamy. Wow. Ile da 1? Nic, nic. No dobra. Uh, więc na tę chwilę. Um, my polecimy sobie w stamina. Dwa punkciki. I jeszcze raz w siłę. Dobra. Takim twardym, hardym. Woje będziemy. Ale się oni. Tak, oni się respią. Oni się respią z powrotem. Czyli to jest taka mniej więcej. Arena, gdzie możemy pofarmić level czwarty spoko. A, mam jakieś spodnie zawsze 10 armora więcej. Jak na razie nic do tego nie ma. Nie wiem, czy też lud się będzie zbierał. Znaczy respił czy nie. To ja jestem dość ciekawy, ale wchodzimy do jakiegoś tego. A, do jakiegoś obozowiska ich czy czegoś. Zobaczymy, co, jak to możemy zrobić. Jakieś książki, nie książki. Nie wiem, czy to w ogóle jest. Zombie. Taka, no. Gierka na wyluzowanie. Jest jakiś te. te jest system. budownictwa, mi się wydaje. Ale to będzie trzeba zobaczyć. Ja na razie na szybko wszystko zbieram. I za chwilę będziemy sobie to przyglądali, oczywiście. Um, jak się trochę ulotnimy. Tak, jakby z głównego um, respa, powiedzmy jeżeli tak to możemy nazwać, żeby nas nie zaskoczyły. Nie wiem też, jak dużo dodają wrażeń, czy jest w ogóle tu system jakiegoś respawnu, czy wszystko się resetuje wtedy. A Nie mam pojęcia, ale mi się wydaje, że raczej jest jakiś system respawnu, na pewno jakiś system kar i tak dalej. Bo jeżeli przeglądałem. Jeżeli przeglądamy. Ladewko, boże. Tablice. Najlepszych graczy. O, tak wytłumaczę, może będzie łatwiej. A, co, na dwa hity? nie, na trzy. Dobra. Myślałem, że sztylowalnem. A, jeżeli przeglądaliśmy tablicę najlepszych graczy, to widziałem, tam były śmierci. Więc jest jakaś tam, nawet tutaj możemy zobaczyć, czekajcie. Debs 17, Debs 27. Czyli jest coś. Dobra. Key. Możemy sobie otworzyć i dostaniemy. Takie oto rękawice. Okej. Okay. Nie wiem, o co w tym chodziło. Pokazało mi, że dostanę jedne rękawice. Dostałem trzy pary. Spoko. Mówię, gierka jest w trybie ill access, więc no jeszcze dużo się może zmienić. Bardzo dużo. Szczerze mówiąc, gierka chyba wyszła jakaś, nie wiem, hmm. Temu? Może nawet nie, bo przeglądałem dużo tytułów, sobie szczerze mówiąc, i nie wiem, czy to nie był jeden z nich, który dopiero co wyszedł. Więc. z błędu może tam być, bym powiedział. Ale jest to ten. Są fajne animacje broni, trochę powtarzalne. powtarzalne ale jak na początek, nieźle. Nie wiem, po co nam jeszcze te monety tak dalej, czy jest tutaj jakiś system, mm, nie wiem, miast, czegokolwiek. Wiemy, że na pewno będziemy mieli kilka, um, kilka typów broni, bo to oczywiście a powiedziało nam to drzewko umiejętności, takie jakby czy tam drzewko rozwojowe. O, co my tu mamy? Mind Nie nic, co jakłyby pickaxe. Aha, bo my tu jeszcze jesteśmy... Mm. No, troszkę lepsza animacja kopania mogłaby być, żeby się ten bohater trochę, moim zdaniem, a, bardziej zamachiwał tym kilofem. Bo tak to wygląda, jakby młotkiem walił. No ale wszystko da się na ten nadrobić. Czy w ogóle jest tu jakaś ten? Pierwsza. Nie ma pierwszej yy, osobowej kamery. Dobra, bierzemy tutaj, tak, tak. Ja sobie to wszystko zbieram. Tam są dalej zombie. Mortar. Dobra, i sobie zerknijmy na nasz ekwipunek. Co my mamy, czego my nie mamy. Um, nie da się. Dobra, no jest naprawdę nieintuicyjne dla mnie. A ja sobie trochę porusuwam to, co a, mi jest potrzebne, co mi nie jest potrzebne, szczerze mówiąc. Um, 163. Na razie będziemy lecieli stricte w armor, tak? Um, 12, 124, 9,9, spoko 11-7 Nic ciekawego, nic lepszego nie mamy tam, więc spoko też A z tym. 100 weapon. Czyli możemy użyć kolejnej broni jako broń obuchowa, pewno, to jest molec. Więc spoko, chciałbym też zobaczyć, uuu ale mamy pałę. kicior. Dobra i szczerze mówiąc same surowce nam cały czas lecą. Więc no nic ciekawego, mamy tutaj uh, charcoal czyli węgiel. Uh, flint, 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 Flint. Strzały po prostu dobra, nie chcę mi się szukać, nie chce mi się szukać uh, tłumaczenia na Flint. A w głowie, powiedzmy. I cały czas szuka, nie wiem czemu. No ale dobra, no to są strzały. Odłamki, oczywiście, ten, metalu. Jakieś tutaj widzę ten. Starożytne zapiski, powiedzmy. O tym nie możemy powiedzieć. No, klej tablet, no. Gliniane tablice, o. Powiedzmy. A prawdopodobnie będziemy mogli je wykorzystać później. Oczywiście nogi zombie. To co już prędzej widzieliśmy. I dobra, lecimy dalej. Dziwnie to. Atakuję tym tą obuchową bronią, powiedział. A bym powiedział szczerze mówiąc, że mniej więcej system walki jest podobny właśnie do tej gry. Boże, no. Bym musiał przejrzeć y, ten. Bym musiał przejrzeć bibliotekę swojego Steam'a, bo mam tą grę. Grałem w nią nawet kilka godzin. Bym powiedział jakieś tam 30-40 i nie pamiętam. Um, nie pamiętam nazwy V-Rising? V-Rising chyba, jak się nie mylę Kierka, właśnie, o której mówię. Gdzie tam świniojdziesz Co mamy? Mamy tam jakieś miącho. A czyli jest ten. Ok. Zapadła się pod ziemię. <grym> no widać, są bugi. Nie wszystko można przewidzieć. A nie wiem, czy też gierka jest randomowo generowana mapa, czy cokolwiek. Czy to będzie później multiplayer, czy coś. Tylko mi brakuje trochę, że twórcy gry dodali tak, jakby obrót w lewo, obrót w prawo, obrót do tyłu, ale nie dali do obrotu do przodu. I to jest takie trochę słabe. A też co właśnie czytałem mniej więcej tak na szybko z opisu gry, to, że poziom trudności jest skalowany do postaci. Co jest spoko wyjściem, bo nawet jeżeli będziemy bili cały czas. Tych samych przeciwników. To oni się będą zmieniali, jeśli chodzi o poziom trudności. A um, dobra. Kości. Ok. To ciekawe. Mm, plus dwadzieścia. Mm -hmm. Mods and Staffs. Battle Staff. Ja bym chciał zobaczyć właśnie ten Battlestar, szczerze mówiąc, tylko i wyłącznie 200 kości, robimy to, um, no i zobaczymy tak, buty mamy teraz jakieś wydropiliśmy, więc spoko, mamy buty i mamy spodnie chyba, trzeba sobie zerknąć, chciałbym, o nie, mamy tylko i wyłącznie buty, buciory, ja bym sobie z chęcią to chciał zobaczyć. Um. A gdzie mi broń znikła? Allo? uuu, Możemy jakoś sobie przywołać ich? Hmm. Mamy 6 punktów do rozdania. Polecę sobie na pewno dwa punkciory w w w w w, w zdrowie i regenerację zdrowia. Hmm. Dwa w agility i dwa w stamina. Czemu mi nie pokazuje? Halo? Halo? Gdzie są moje bronie, szczerze więc No to trochę dziwne takie. Użyłem tego. Um, stawu, no. Tej pałki, załóżmy, no i nie wiem gdzie ona jest, gdzie ona zniknęła. Nie wiem, co ja w ogóle zrobiłem, nie? No, ale okej. Okay. To jest ale. Aha, tutaj, te przedmioty, które były. Spoko. To też jest opcja fajna, że możemy to zrobić jakby przy nas. A 13 punktów oczywiście mamy. Ja nie wiem na razie jeszcze, w co dodawać. To jest właśnie jeden z tych obrotów. Um, ale ja dalej nie wiem, gdzie są moje bronie. Halo? No gdzieś mi zniknęło, no. Tu mam jakąś mapę. Wygląda całkiem zacnie. Kiedyś by się chciało, ale nie mogę. Jednak dałem radę. O nie, zatkowali mnie. Dobra. Dobra, teraz tak. Aaaa. Chowałem oh, po prostu do tego. No i co, powiesz, że. Serio? Czy dalej zam tego niż bawić. Dobra, schowamy sobie ten. ten, Tego Spira. Siekerę i Kilo sobie odłożymy troszkę dalej. Ja mam jakieś buciorki tutaj. 11, 1, 8, 3. To zostawiamy. To, za... to zakładamy. Proszę mnie nie atakować, ja tutaj się ubieram, u szewca. Zaraz do was przyjdę no. Cierpliwości. Kurde. Brak kultury no. Aby go śmierć goniła. Aby śmierć nie straszna. I do czego dodałem teraz? Nie wiem, nie rozumiem tego. Simple spear. Simple Spear, Jeżeli mi powiesz, że tutaj jest, to ja nie, nie wyrobię. Nie wyrobię, no. Dobra, zakładamy buciory ręcznie. Żeby nie było. Teraz tak, sprawdzimy sobie jeszcze latę, helm i spodnie. Tego nie mamy, a um, przerzucę je ręcznie. U, coś ciekawego by nam wyleciało. Armor 32. u, bardzo ładnie. lak Plus 3 Max Hound 2,4 Energy Regeneration Spoko Helm też w miarę spoko. Mana jakoś, czyli jest tutaj coś takiego. No i oczywiście zbroja 33, 12 i 9. Spoko teraz właśnie w miarę wyglądamy. Szkoda, że nie możemy zobaczyć postaci od przodu. Zdarza się. Co my tu mamy? No tak, teraz buty mi dasz, tak? Tak się z nimi męczyłem niedawno. Aj, tak gramie innowici. Ta gra mnie nienawidzi No dobra co um, my tu zabuciory mamy? 10, 9, 11, 3 0 <grym> um, 11, 1, gdzie to było? 11, 3, dobra zakładamy te Niech będzie A ja sobie ciągnę tą pałę, zobaczę Co ona robi chciałem powiedzieć, ale um, Łep jak pacnię to idzie Okej okay. Raz tamtego? Oko. or mine. Nie wiem czy to jest e, przykładowa mapa czy coś. dawać ich. My się ich nie boimy. Zobaczcie. Tak, tutaj ten horda. Cii. Co to miało być? W łebko na raz. Ciebie też, raz tam w łeb patnę i tyle. Chyba tyle. <grym> Dobra, lecimy dalej. Nie wiem o co w tym chodzi dokładnie, ale idziemy i bijemy się z zombie. To się może powiedzieć nudne, no bo trochę jest. Co my tu mamy? Co ja zebrałem? Pokażcie mi co ja tu zebrałem. Naprawdę ciekaw. Mam trochę butów, trochę rękawiczek. A, zebrałem dwa kilofy, znaczy dwie sikery? Zac nie bym powiedział. Trzeba to rozwalić, bo nam to niepotrzebne. Plank station. Możemy zrobić Plank. No okej, okay. albo możemy zrobić Stone Hatchet. No okej, okay. a ile nam to daje? To jest 10, 15 i. Dobra, 10 i 15. 10 i 15. Ten jest lepszy metalowy. A nie jakiś tam kamienne. Ale widzę, że tutaj mamy ten. Widzę, że tutaj mamy kilka rzeczy, które mogą nam się przydać. A, tu jest metal, dobra. Ja już powoli zaczynam mnie ogarniać, bo... Koper, metalowy koper. Dobra, nie wnikam. To niby samouczek, się gubię. <grymiany> tak to jest, no. Mi się wydaje, że tutaj... Um, co, gry, co twórcy próbują zrobić? Próbują pokazać grę, jak może wyglądać. Moim zdaniem, troszkę to powinni bardziej rozrzucić. Tak mi się wydaje. Jakieś spodnie założyłem, które nie są lepsze. No, że się. No bo tutaj jest jakiś zombie w łeb go pacny i tyle, nie? Tutaj mam kolejną rudę, którą mogę. Wydobyć. Dobra, lecimy. Pchniemy dalej. Zostawmy ten samouczek na bok. To, co mnie zatakuje, to mnie zatakuje. My lecimy dalej, bo chcę zobaczyć, czy to jest tyle. Czy ta mapa się na tym kończy. Um, czy coś innego tu będzie. Bo trochę za bardzo się skupiłem na rozglądaniu. Idziemy do jakiejś. do jakiejś areny. Nie wiem, budynki, cokolwiek. Nie wiem, co to jest. No mercy. No mercy! No dobra, no jak No Mercy, to No Mercy, no. Mówicie to macie. Chcieli mi zaskoczyć. Dobra, to nie tak. E, siódmy poziom. I jak to szybko? leci? Co my tu mamy? Bounki. Dobra, mamy teraz tak. Oak Iron Rope Chest of the Quick. No, to armora 15.2. Armora 11 i Armora 11. My mamy Armor 33. Dziękuję. To nam wyjaśniło wszystkie sprawy. <laughs> Webgo. go. Przydałoby się, nie wiem, jakieś skile czy coś. Um, które mogłyby właśnie urozmaicić tę grę. Bo na razie to pochyliby. Jabłep, jeb Taka, no nie wiem. przyznać komuś łeb? Co my tu mamy? Jakaś broń. Co to za broń? Daj mi tę broń. sold. Dobra. Um, to sobie na razie tak wyciągnijmy. No, no mi się wydaje, że to już będzie miało troszkę, ale tak ciupenkę lepsze ten. No tu mamy jakieś tam ten. Tak zbieramy. Okradamy całą wiochę. Nie wiem co to jest, ale Dajcie też znać, czy was, zainteresowałby Was może tytuł Skyrim. A, szczerze mówiąc, jeszcze nigdy nie przyszedłem całego. Czy oni mnie zaatakują? Nie. Dobra, trajdziemy. Biznes? Biznes is pleasure. Oko. Dobra, to będziemy mieli kilka rzeczy do ogarnięcia. Mamy tak. Jedna książka, co? Jedna książka za 900 monet czy Cię Czy ja mogę to sprzedać ogólnie? Um. all. No, trochę rzeczy sprzedałem. No i znowu to samo takie... Wszystko pan na jednym środeczku i nic więcej tu nie ma. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tutaj. Czy coś jeszcze na tej mapie będzie? Bo wygląda tak, jakby było. Ja nie chcę kraść od nich trochę, bo to wygląda, że tak jakby mógłbym coś ukraść, ale później to mnie chyba będzie auć-auć bolało. Ale zobaczymy, no. Ja na tę chwilę obecną zostawię sobie tą pałę. Tak powiem. Więc resztę rzeczy sobie pochowam, znaczy posprzedaję bardziej. Bo mi to się nie przyda. Metalowe haczety i tak dalej to zostawię. Tak, sprzedaj wszystko, dziękuję, tak oczywiście. Biorę to moją duże berło, To moje duże berło, o. Lecimy dalej. Nie ma to jak spiąchy, typ świnioka. Dobra, lecimy dalej. O, to kolejne berło. Pokaż mi te berło swoje. 40, 300, nic więcej. Standardowe, to ja nie chcę, dziękuję. Wezmę, sprzedam, ale nic z tym nie zrobię. No i chyba tylko tyle jeszcze, że więc tak lecimy do przodu i do przodu. Kierka um, trochę takie podgrindowanie mi się wydaje. No chyba, że niedługo coś odnajdziemy, że nie wiem, możemy budować. O, co to za wielka cłoć. O, spotkaliśmy innych przeciwników. Nie wiem jak trudni oni będą. Zobaczmy. Dobra, trudni tak jak i wszyscy. Ok, nie wiedziałem, że można robić te obroty w tym powietrzu. Spoko. I tyle. Nie no, mi się wydaje, że to skalowanie powinno być troszkę, troszkę lepsze. Bo na tę chwilę obecną średnio wyszło. Gold um, Gloves Armor 31, no 100% więcej niż my mamy. Nie wiem, czy my dostajemy za, bar za bardzo OP rzeczy, czy co. Nie mam pojęcia. Ale no... No nic ciekawego na tę chwilę obecną. Um, też nie wiem, jak to właśnie wygląda z... Jeżeli craftujemy do, nowe rzeczy, czy one mogą być lepsze, bo ponieważ nam się skaluje Postać czy. No nie wiem, może trafić nie mogę. Czy jesteśmy takim Klerem, który ma swoją pałę i w Web Valley? Dobra, dobra, my podejdziemy już do końca tej mapy, bo już daleko nie jest. I zobaczymy co i jak, bo no jestem zaciekawiony, jak by wyglądała kolejna mapa. Um... Czy to jest coś takiego jak, nie wiem, no grindownik po prostu, że V Rising, coś tam jeszcze, jakieś questy ma, jakieś tam budowanie? A tutaj tak dziwnie to wygląda? Zobaczymy. To jest coś, tylko co? Valley of the Mist. The Forge of Terra. Okej, okay, gdzieś weszliśmy. I tam mamy jakiegoś dużego gnoja. Łebko, tak. my To zbieramy. was też. No, Załatwi są przeciwnicy. My tu powinniśmy zrobić jakieś uniki, to to, to tamto. Że jeżeli nas oni atakują 20 osób, to powinniśmy trochę pounikać właśnie. Bo. Tu się nic nie dzieje, na podchodzę ale pałom. Trzech pada na raz, później się cofnę. Kolejny raz, kolejny raz i tyle. Ten gość, który tutaj jest to. Co ja wezmę z sarkofagu? On pada na trzy strzały. Boss wielki, trochę nie za bardzo wielki ten boss. Co my tu mamy? Research. Nie wiem, za dużo bym zrobił, ale... Aha, to jest. Teraz już o co tu chodzi. Użyło mi wszystkich były książek, i jak dalej, które miałem. Um... No i dało mi punkt doświadczenia. A jak głupi jestem, nie? Dopiero po chwili skumałem o co Nie wiem, tak jak już. dla mnie to proste nie było. No, nie chcę wchodzić na ten ten. Na osz. Ja mam 18 punktów w Dobra, tu teraz tak. Lak 8, niech będzie. Staminy polecimy już do dyszki. Mamy no, dobra, do 12 i reszta tutaj. Niech leci w... Agility. No i dobra. lecimy dalej jakieś piętro, czy to już koniec? Mmm. To jest chyba kolejna mapa. I kogo my tu mamy? Poziom 12+. Plus. Dobra, dalej Rano 2, zrzał, nie na 1. Przepraszam. No. Um. Gierka, jak na początek, ma jakieś tam ten animację, ale jeszcze tutaj by trochę można było rozbudować. 30 to nie. Tutaj 31, na 2 też nie. Tu też nie. 40 też nie. 16 to też nie. Tutaj mam jakiś shame coś tam. Um, 200, 200 damage to so 100. Bez sensu, ok Damage 16,1 Poszaliliście. No i to jest taki mniej więcej grindownik. nie idziemy do przodu. Cieszy się przeciwnicy, zbieramy ekwipunek, staramy się jak najwięcej przeżyć. Jak zginiemy, to zginiemy. Jak nie zginiemy, to nie zginiemy. Jakieś perły nam zaczęli wyrzucać, nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. Jakieś właśnie tej, ten. Bronie, nie bronię. Um, szczerze mówiąc, tytuł ma do pokazania jak na razie tyle. Um, ja sobie go dużo oczywiście do obserwujących. Um, no i zobaczymy, czy jakoś tam rozumiem. Pamiętajcie, gierka jest za darmo, więc jeżeli chcecie sobie coś tam pogrindować, to zapraszam Was um, do wzięcia udziału. Um, takie coś na rozluźnienie powiedział. Mm, my, poziom, który mieliśmy, to nawet nie pamiętam. O. Nas no, na razie jeszcze na tym nie będzie, nie mogę zeskrolować na dół. Więc no jest trochę tych zonów, nie wiem dokładnie ile, ale jest ich trochę. Um, no ale jeżeli jesteście zainteresowani, pamiętajcie, pobierzcie sobie um, gierkę. Oczywiście link będzie w opisie, a tymczasem ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego wieczorka, dzionka, w zależności kiedy oglądacie. Trzymajcie się ciepło, do następnego, hej hej.